Thank you.
Hallelujah.
Thank you.
tajna tej Eucharystii. Boże, w dniu dzisiejszym przez zmartwychwstanie Syna, Bogu nałe śmierci otworzyłeś tam bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Oto słowo Boże. Amen.
szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Jeśli więc z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Już bardziej wyraźnie nie da się wyartykułować tego wezwania. My, którzyśmy razem z Chrystusem byli w Wieczerniku, w Getsemani, w twierdzy Piłata, na krzyżowej drodze i na Golgocie. My, którzyśmy razem z Maryją i Janem, niewiastami, stali pod krzyżem, a później przy grobie, gdzie został w przedszabatowym pośpiechu pochowany. My, którzyśmy razem z apostołami oczekiwali i drżeli, obawiając się tego, co nastąpi. Uwierzyliśmy, że On powstał z martwych i ta wiara kompletnie zmieniła perspektywę życia każdego z nas. Ale co z tymi, którzy jeszcze pozostają martwi, którzy nie usłyszeli albo nie uwierzyli? Oto zasadnicze pytanie, jakie powinno się zrobić dzisiaj w naszych sercach, nawet jeśli jest to jak owa przysłowiowa łyżka dziegciu do beczki wielkanocnego miodu. My, którzy wierzymy i nie musimy być apostołami, aby się naocznie przekonać, że grób jest pusty. Musimy być świadomi tego, że są obok nas ludzie, którym trudno patrzeć w górę albo nie widzą takiej potrzeby. To ci, którzy gdzieś tam zagubili się w perspektywie życia albo też nigdy się nią nie spotkali. Najgorsza z najgorszych opcji to ta, że siły tego wydarzenia nie dostrzegli oni we mnie, czy też w nas, czy w Tobie. Nie po to otrzymaliśmy dar wiary, aby przeżywać go w gronie wybranych, ale tak naprawdę uczestniczymy w życiu wspólnoty Kościoła, wtedy, kiedy wiarę głosimy i świadczymy o niej naszym życiem. Prawdziwe uczestnictwo we wspólnocie Kościoła obliguje nas do wskazywania tego, co w górze, w poczuciu solidarności losów na naszej człowieczej drodze. Jakież piękne byłoby wzajemne pochylanie sobie, nie przychylanie sobie nieba otwartego dla każdego. Gloria Strauss miała 11 lat, kiedy zmarła z powodu raka. Do 7 roku życia rozwijała się normalnie i nikt nie podejrzewał, że w niej samej rozwija się śmiertelna choroba. Złośliwy nowotwór wykryto u dziewczynki w 2003 roku.
Kiedy opisano historię dziecka w miejscowym dzienniku, z całego kraju zaczęły napływać tysiące informacji o tym, że ludzie łączą się w modlitwie o zdrowie dla Glorii. Kiedy stan jej zdrowia zaczął się pogarszać, do domu rodziny Strauss zaczęły przybywać dziesiątki osób, które modliły się razem z chorą dziewczynką i jej rodziną. Gdy zapytano Glorię, jak ocenia swoją jakość życia, odpowiedziała z niezwykłą dojrzałością, że dla niej taką jakością jest fakt, iż wiele osób zaczyna się modlić dzięki jej chorobie. Świadectwo jej niezwykłego życia, naznaczonego tak wielkim cierpieniem, przyniosło wspaniałe owoce w postaci powrotów ludzi do kościoła i przejścia na katolicyzm. Odnotowano co najmniej 10 takich przypadków. Jej pogrzeb zgromadził ponad 3000 osób, a wkrótce do rodziny zaczęły napływać wiadomości o tym, jak świadectwo życia Glorii zmieniło życie wielu ludzi. Po jej śmierci najbliżsi założyli organizację pomagającą rodzicom, w których ktoś dotknięty został ciężką chorobą. Świadectwo nowego życia w Chrystusie, jakie mamy składać, musi obejmować zarówno Wielki Piątek, jak i poranek wielkanocny. Nie da się dotrzeć do pustego grobu na skróty, szybciej i łatwiej. Nad pustym grobem w ogrodzie zawsze będzie się wznosił pusty krzyż na Kalwarii. Ten, kto pozostaje na Kalwarii, spóźnia się na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Ten, kto odrzuca krzyż, nie będzie w stanie rozpoznać Zmartwychwstałego. To jest tego, kto ma w sobie ślady gwoździ. Biegnijmy zatem w stronę pustego grobu, niosąc krzyż swój. A wtedy ci, którzy daleko i ci, którzy nigdy nie usłyszeli, i ci, którzy zwątpili, zasmakują Ewangelii życia i razem z nami będą je świętować, bo przecież dla wszystkich i dla wszystkich Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. Amen. Wierzę w jednego Boga.
Ojcze, niewysłowiony w swojej hojności, błogosław cały święty Kościół Boży. Niech pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka daje autentyczne świadectwo o zmartwychwstałym wobec wszystkich narodów. Ciebie prosimy. Boże, pełen miłosierdzia i łaski, umacniaj biskupów i prezbiterów. Niech przez swoje nauczanie i pasterską troskę prowadzą Kościół drogą ewangelicznej wierności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, który nigdy nie odmawiasz nam swojej opieki, wspieraj nowochrzczonych. Niech zachowują skarb wiary, który przez obmycie chrzcielne został im dany. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Królu Przedwieczny, wprowadź do chwały niebieskiego Jeruzalem naszych bliskich zmarłych. Niech obmyci krwią Zbawiciela mają udział w chwale Jego zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dawco wszelkiej łaski, strzeż nas samych na drogach wiary. Niech paschalna radość umacnia naszą chrześcijańską nadzieję i prowadzi nas ku zbawieniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj modlitw, które z wiarą do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
synkiem Balarabankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask Pana schabanych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, święty, święty. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą
Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Marcinem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako winy odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas Pan ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pozdrowiłeś uczniów słowami, pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Thank you.
Yeah.
pożyty przez wielkanocne sakramenty, udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia. Otaczaj go nieustannie swoją opieką i doprowadź do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Sobie nawzajem życzenia w imieniu kapłanów posługujących w parafii świętego Marcina w Pobucku życzę prawdziwej radości paschalnej, która wypływa z tajemnicy zmartwychwstania. Życzymy nadto pokoju, który zwiastuje zmartwychwstały, a którego tak bardzo nam dzisiaj potrzeba. Proszę także przyjąć słowa podziękowania za świadectwo wiary i gorliwe przeżycie Wielkiego Postu, szczególnie rodzinom, dorosłym, młodzieży, dzieciom, księdzu Pawłowi oraz liturgicznej służbie ołtarza, chórowi, panu organiście, scholi, kantorom, solistom zaangażowanym w liturgię Triduum Paschalnego. Dziękuję także grupom modlitewnym i druhom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobucku, którzy są obecni i w Triduum i dzisiaj na procesji rezurekcyjnej wraz ze sztandarem. Bóg zapłać za obecność także sztandarom braci górniczej. Dziękuję także orkiestrze na czele z panem doktorem Andrzejem Sękiewiczem, asyście, pocztom sztandarowym oraz wszystkim wspólnotom i organizacjom. Dziękuję księdzu Adrianowi za przygotowanie ciemnicy oraz księdzu Pawłowi, który z panem Sławomirem i panem Sebastianem przygotowali dekoracje grobu pańskiego. Dziękuję księdzu kanonikowi Andrzejowi Tomara za posługę w konfesjonale. W drugi dzień świąt porządek przy świętych, tak jak w każdą niedzielę, a taca przeznaczona będzie na uczelni katolickiej. W najbliższy piątek od godziny 9 odwiedzimy chorych i starszych wieków. W sobotę po mszy świętej o godzinie 7:30 nabożeństwo pierwsze sobotnie. Tego dnia odbędą się w Wieluniu uroczystości związane z rozpoczęciem peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Z naszej parafii organizujemy wspólny wyjazd. Zapisy przyjmujemy do jutra włącznie w zakrystii. Wyjazd w sobotę 6 kwietnia o godzinie 8:30. Przypominamy także o ogłoszonym drugim regionalnym konkursie plastycznym organizowanym przez naszą parafię. W Pobuckim Kościele jest skarbów wiele. Edycja 2024 pod nazwą Ksiądz Jan Długosz, polski kronikarz i proboszcz w Pobucku. Wszelkie szczegółowe informacje znajdziemy na stronie internetowej naszej parafii, na plakatach oraz w tygodniku Niedziela z poprzedniej niedzieli, który można jeszcze nabyć w zakresie. Jest także do nabycia nowy numer świąteczny tygodnika Niedziela. Przed zakrystią są do nabycia materiały dla dzieci pierwszokomunijnych. Spotkanie kręgu biblijnego zostaje przesunięte na drugi poniedziałek miesiąca, czyli na dzień 8 kwietnia. Drogim solenizantom oraz jubilatom, a także wszystkim parafianom, moim gościom, składamy życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i dobrego zdrowia. Życzę smacznego wielkanocnego śniadania. Przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem twoim, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Amen. Który was obdarzył prawdziwą wolnością, niech da wam udział w życiu wiecznym. Amen. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem. Niech on sprawi.
sprawi, abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w Ojczyźnie Niebieskiej. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Amen.
Panie, co nas